Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w odcinku z LEGO i nie ma mocni. W dzisiejszym odcinku przedstawiam wam taki mini pokaz, zostawcie kciuka w górę, wszystkich postaci Pixar dodatkowych, właśnie niezwiązanych może z i nie ma mocnymi, ale stworzyło je studio Pixar. Na początek mamy Woody'ego z Toy Story, pewnie kojarzycie, no to moje czasy, kiedy wychodziły te bajki, pierwsze Toy Story. Woody fajnie wygląda, prawda, strój, no taki typowy dla niego, jak kojarzycie go może z bajki Toy Story. Jak dostać te postacie? Żeby te postacie dostać, należy wybudować te budowle, postawić i nie ma mocnych. Musicie pozbierać te klocuszki, które tu mam na mapie, ja większość z nich je pozbierałem, za nie można zbudować różne budynki. Co ma Woody? Przytrzymując klawisz możemy przywołać sobie Mustanga. Tylko coś ja słabo słyszę. Patrzcie, jak fajnie biega ten jego Mustang. Bardzo fajnie biega, bardzo jest to śmieszne, więc jak widzicie można też przywołać tęże postać. Następnie może sobie zejdę z tego Mustanga. Woody tutaj się bije w taki oto sposób, przytrzymując leciutko klawisz, przyciskając klawisz, tutaj jest taka specjalna animacja Woody'ego, która wygląda w ten sposób. No tu jest atak z wyskoku, więcej jakby takich zdolności, takich większej zdolności jakby nie posiada Woody. Tutaj szybciej biega. Pokażę wam teraz kolejną postać, którą jest Wally z filmu Wally, pewnie kojarzycie poczciwego robota. Klikając przycisk zobaczymy jego specjalną animację. Tutaj ma ten kwiatuszek, czy tę roślinkę, którą możecie zobaczyć z filmu. Tak on się dość dziwacznie bije. A przytrzymując mamy laserek, laser Wally'ego. Zobaczmy atak z wyskoku. No jakby nie ma takiego ataku, ponieważ jest to robot i on jakby tak się nie do końca bije. O, widzicie, nie ma aż tak specyficznych zdolności. Następną postacią to postać, już lecimy po kolei, jest to Sully z Potworów i Spółka. Jego animacja specjalna to takie właśnie, czekajcie, taki ryk. Następnie przyciskając, o właśnie, może właśnie w ten sposób ryczeć. Wow, jak widzicie ma taki wyskok dość mocny. Zobaczcie. Może sobie tutaj różne rzeczy niszczyć. Atakuje, no i tu też jest takie ryczenie jakby jego specjalne. No i tak wygląda postać Sully'ego. Przejdźmy dalej do kolejnej postaci. Nim jest Bombel. Pewnie kojarzycie z jakiego to filmu, na pewno mi powiecie. Bombel nie ma jakby takich aż wybitnie bardzo specjalnych zdolności. No skacze, z atak z wyskoku. Dość ciekawa, specyficzna animacja. Tutaj jest jego jakby takie specjalna animacja. Będzie jadł, o właśnie, kukurydzę bodajże. To jest kukurydza chyba, jeżeli się nie mylę. Okej, okay. Kolejną postacią, którą chciałbym wam przedstawić z Pixara, jest Russell. Chyba z filmu Odlot, prawda? Tak się nazywa. Russell ma specjalne umiejętności. Może podpalać tutaj ognisko, rozpalać. Stefan, tutaj! Stefana może przywołać. Tego ptaka dość specyficznego. Jak myślicie, jak ten ptaszek się nazywa? A! On też może tak fajnie skakać. Aha, fajna animacja. Stefan, poczekaj na chwilę. Jakby tutaj specjalna animacja, to jest czytanie tych książek. No i przejdźmy sobie dalej. Mamy Juniora. Jak widzicie, to jest jakby, typowo. Przytrzymaj, tutaj piłeczka się pojawi, możemy nią grać. Taka specyficzna animacja, no to jest ta lampka, która no, zawsze możecie zobaczyć na firmach Pixara. Właśnie tak by z tego jest kojarzony Junior, ta lampka. Jakby specyficznych też jakichś tam wybitnych zdolności też nie ma. Jedziemy dalej, Juniora mamy. Teraz mamy Zigzag McQueen. Proszę bardzo. On tu ma taką animację z fleszami, prawda, że zdjęcia mu tutaj robią. Jakby tutaj, czekajcie,
O właśnie, to jest jego atak. Tutaj jakby chyba on nie ma jakby takich specjalnych dodatkowych rzeczy, ale jest szybki. Mamy Linguini z Ratatouille'a. To jest jego animacja, zobaczcie jak wygląda. Dość fajnie i ciekawie. Smażę sobie kiełbaskę, którą zje. Może przywołać, prawda, szczurka, którym możemy sterować. Nie może ten szczurek skakać, no ale walczyć też nie może, z tego co widzę. No i tu jest specjalny atak i z wyskoku. No i tak wygląda postać z Ratatouille. Mamy Meridę waleczną z filmu Brave. Ona tutaj też ma taką animację tego świetlika czy duszka, nie wiem jak to nazwać, ale bardzo fajna animacja. Zobaczmy, ona może strzelać z łuku, namierzać tutaj. I fajnie wygląda jej animacja jakby z ataku z wyskoku. Kolejną postacią jest Miguel z filmu, który no, chyba najnowszego filmu do tej pory Pixara. Miguel może grać tutaj. Fajnie. Tutaj jest inna animacja. Fajnie, fajnie, naprawdę fajna muzyczka. No i patrzcie, jest tutaj atak jego z wyskoku. No i tak się może bić Miguel. Sprawdźmy dalej, co my tu mamy. Mamy też Flika z End filmu, Mrówka. Tutaj też jest taka jego specjalna animacja. Jak zobaczmy, może rzucać takimi szyszkami, które wybuchają, zobaczcie. No i skok z wyskoku, proszę bardzo. Dobra. On też miał taką fajną animację, czekajcie, jak chciałbym wam to pokazać. Jak on skacze. O właśnie, widzicie? Jakby skakał z dużej wysokości. No i ostatnią postacią, jeżeli się nie mylę, nie no, przedostatnią, jest Dory, gdzie jest Memo. Memo, Nemo oczywiście. No tutaj animacja z wyskoku, może pływać pod wodą nasza rybka. No i ostatnia postać to jest Bing Bong. Bing Bong, który gra sobie na nosie. Wiem, że moja rakieta musi gdzieś tu być. I może przywołać sobie rakietę. Proszę bardzo, Bing Bong. Atak z wyskoku. Taki dość bajeczny, ale dość specyficznie się bije Bing Bong, zobaczcie. No i to by były wszystkie postacie z Pixara, z filmów Pixara, które chciałbym wam zaprezentować. Ja jeszcze bym chciał sprawdzić jedną rzecz, słuchajcie, wyjdziemy na jakąś wysokość, zlecimy. Tam, gdzie byśmy mogli stanąć, o chociażby tutaj. Przywołam sobie na przykład Bing Bonga. Zobaczymy jak on zleci z wysoka. To ja, wasz ulubiony, zmyślony przyjaciel. A nie ma tak, nie ma niestety. Niektóre tylko postacie mają jakby animację spadania. Dajcie mi znać w komentarzach, która z postaci wam się najbardziej podoba, jest waszą ulubioną. Zapewne Zigzag McQueen. Jest całkiem prawdopodobne, że wybierzecie właśnie Zigzaga. Ewentualnie pewnie kogo? Woody'ego, nie? Chudy z Toy Story. No ale to pozostawiam już do ocenienia. O, patrzcie, tu jest ta animacja tego zygzaka. Tu możemy jeszcze tego konika może przywołam. Mustanga. Nasz Mustangus. Fajnie to wygląda naprawdę. Jeżeli będziecie chcieli oczywiście odcinek, gdzie przedstawiam wszystkie postacie pojedynczo, dajcie znać, bo jest to możliwe. Mógłbym coś takiego zrobić. A ja tymczasem będę się z wami żegnał. Dziękuję wam bardzo za wspólną przygodę. No, jeżeli chodzi o Lego, no to już jak widzicie jestem powoli do przodu. Ile tutaj jest napisane, ile procent? 72% mam przejścia. No,
Pozostaje nam jeszcze trochę do zebrania, ale spokojnie, na pewno mi się uda. Ja uciekam, do zobaczenia.